Cześć, jesteśmy uczennicami G2 w Żorach i oprowadzimy Was po cegielni, która naszym zdaniem jest najciekawszym obiektem w naszym mieście. Oto jeden z najnowocześniejszych skateparków na Śląsku. Znajdują się tu liczne rampy i inne przeszkody dla ludzi nie bojących się wyzwań. Możemy tutaj spotkać małe dzieci, dopiero uczące się pierwszych kroków, m.in. na desce. Znajdujemy się na ogrodzonym kompleksie dla najmłodszych Żorzan, którzy lubią spędzać tutaj bardzo czas. Teraz znajdujemy się na siłowni pod chmurką, którą szczególnie upodobali sobie emeryci. Podoba mi się tutaj Sarek, dużo osób tu przebywa, jest fajna atmosfera. Dziecko, najbardziej mi się w tej chwili podoba siłownia, w której korzystam od 4 lat i mam, proszę Ciebie, w związku z powyższym, bardziej zdrowy kręgosłup. W sumie to często przebywam tutaj ze znajomymi, po prostu czasami na rolki przychodzimy, czasami żeby sobie z znajomymi posiedzieć, porozmawiać, ponieważ jest to miejsce naprawdę bardzo przyjemne dla młodzieży, dla dzieci, można tutaj naprawdę przyjemnie spędzić czas, także moim zdaniem jest okej. Ja korzystam tutaj, pochodzę z kijkami, jak tak widzicie, panienki, i chodzę, robię cudownie dookoła i bardzo mi się podoba, bo jest to fajnie się tu spaceruje, tylko muszę uważać na tych dzieci, co jeżdżą na rowerach, bo tam jeżdżą jak szalone, ale pochwalam, że jeżdżą w ogóle, że nie siedzą przed komputerem, tylko jeżdżą. Całe placu zabaw dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest fajna jakby rozrywka dla nich, kiedy nie mają co robić. Bo ty teraz mieszkasz w Norwegii, prawda? Tak, mieszkam w Norwegii. Czy są tam równie interesujące miejsca jak to? Nie, nie ma takich interesujących miejsc. Tam szczerze. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej rzeczy do roboty niż tam. Wszechstronność, a mianowicie to, że jest wiele atrakcji i każda osoba może znaleźć coś dla siebie. A dla ciebie co to jest najlepsze? Nie, za bardzo nie jeżdżę na żadnym tam jakimś rowerze czy deskorolce, ale mogę sobie tutaj przyjść, rozłożyć matę i potańczyć ze znajomymi. Na rampach. Na rampach. A to na przykład sobie przychodzisz tutaj i skaczesz albo... Nie, jeżdżam na rampach. Czyli jest to miejsce, które lubisz spędzać czas. I przyjemnie ci się tutaj spędza? Ogólnie okolica jest fajna, można tutaj nie spędzić czas, tylko jedynym minusem jest chyba ten parking, bo jest bezpieczny. No i co, potrzeba by było go trochę jakby zmienić. No, ale ogólnie więc to jest bardzo fajnie tutaj. No naprawdę dużo ludzi tu przychodzi, co to jest. Mam przygielnia. Podobają mi się, że tu są rampy, również jest zabaw dla dzieci, podobają mi się siłownia. I ten, tutaj, że jest na jakieś są rampy, że tutaj jest taka gładka ulica, że się tak fajnie jeździ. No, moim zdaniem to skateboard jest bardzo fajny, często nie przebywa. Fajne rampy tutaj są, często nie zjeżdżam. No to ogólnie cała partia gierna. A gdybyś miał wybrać jeden obiekt, to co by to było? Skateboard. A na przykład lubisz tutaj często spędzać czas, nie wiem, może przychodzisz albo nie? No ja tu za często nie jestem, bo nie mam czasu, ale jak słyszę, to dużo brak, więc... A gdyby coś tutaj dobudowali albo coś zrobili, to nie wiem, wybrałbyś się tutaj? Mogliby tutaj coś zmienić z tymi stołami. A na przykład co by to było? Nie wiem, jakiś fontanny dobudować, żeby jak się skończyć bardziej. Okej. Jak najbardziej, obiektem tutaj, to jest ta nowo wybudowana ścieżka, po której krążę właśnie razem z moim pieskiem i dosyć stosunkowo często biegam. Tutaj się podoba, w tym miejscu. Bardzo? A co najbardziej lubisz tutaj robić? To super. No wszystko jest bardzo fajnie, bo tu Boisko do piłki nożnej albo do koszykówki. Sądzę, że można zbudować tam boisko piłkarskie z tego względu, że w Żorach jest ich mało. No i też przybywa tutaj dużo młodzieży i można by tam było grać. Nie, boisko. Dlaczego? Do piłki nożnej. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie jakieś kafejki,
ponieważ no, często młodzi ludzie tutaj przychodzą, nie, czy to na to, czy na wiosnę, czy wakacje i bardzo chcę im się pić, no bo jednak jeżdżą tutaj na tych deskach, no i bawią się, ganiają cały czas, no i myślę, że to by było też taki dobry pomysł, można by, no i nie trzeba by było latać gdzieś do jakichś sklepów. No, żeby było coś tam ciekawego, albo jakieś rzeczy nasze, było coś ogólnego, coś więcej. Nie mam wakacji, nie da się to załatwić. No, że chodzą tu psy hiszpańskie. Jak najbardziej jest przygotowane po to, żeby dzieci się, że tak powiem, tutaj aktywnie bawił, rozumiały. No i przez to też przyjeżdża nawet taką pogodę, jak chciałem z mojej. Myślę, że tak. Myślę, że w czasie dnia na pewno jest bezpieczny. Uważam, że tak. Powinny tutaj dzieci przebywać, zabawiać się nawet na 40 godzinę. Nawet im tyle trzeba robić, może stworzyć lepsze zabawy do zabawy. No i uważam, że tu jest też spokojnie, bo mam dzieci się bawić. Najbardziej to toalet. Toalet i jakiegoś miejsca, gdzie można by było no, kupić coś do jedzenia albo picia, bo no i też tutaj by to dobrze prosperowało, bo no, dużo tutaj osób przebywa. Nie no, wszystko spoko się wydaje. Dzień dobry. Cześć. No my teraz porozmawiamy o tej cegielni. Co panu się tutaj najbardziej podoba i czym możemy się pochwalić? Ja myślę tak, że przede wszystkim patrząc na przestrzeni lat, jak ten obiekt wyglądał, że kiedyś tutaj były zaniedbane pola. To, że dzisiaj możemy tutaj przyjść z dziećmi i zagospodarować czas, czy młodzi ludzie mogą przyjechać tutaj w to miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, świadczy o tym, że jest to atrakcyjne miejsce dla mieszkańców. Mi najbardziej podoba się to, że każdy bez względu na wiek może coś tutaj znaleźć. Idźcie sobie, zobaczcie na siłownię pod chmurką i zobaczcie, ilu starszych ludzi na przykład korzysta z tego obiektu. Także to nie jest tylko tak, że młodzi ludzie tutaj przebywają, ale można spotkać każdego. I małe dziecko, i młodzież, i starsze osoby. A czy jest też tutaj jakiś obszar, który się panu nie podoba? Nie jest tak może, że mi się coś tutaj nie podoba, bo musicie pamiętać o tym, że miasto ma ograniczone możliwości finansowe. I jak popatrzycie, staramy się jako miasto realizować tutaj etapami wszystko. I oczywiście ta druga część wymaga nakładów finansowych. I moim zdaniem warto zagospodarować teren wokół tych tak zwanych stawów. Czyli no, w jakiś sposób je zagospodarować tak, żeby młodzi ludzie, ale nie tylko wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać. Jeśli by na przykład pan teraz mógł wyłączyć te sprawy kosztów, to co by pan zrobił w tym, na tym zielonym obszarze? Ja myślę, że przede wszystkim brakuje jeszcze tam dalej trochę zieleni. Że to był taki park z prawdziwego zdarzenia. Czyli po prostu zwykła trawa i nie... Niezwykła trawa. Mówię, że zagospodarować teren tych stawów, tak? Czyli znaczy, żeby te stawy, żeby nie tylko pełniły funkcję rekreacyjną na zasadzie, że idziemy na spacer wokół nich, ale być może część stawów, że młodzi ludzie na przykład mogli z nich latem korzystać, żeby to było na tyle zagospodarowane, żeby tam była czysta woda i żeby to było bezpieczne miejsce dla mieszkańców, które można z całego terenu skorzystać. Czyli tutaj mamy taką część aktywnego wypoczynku, a tam dalej można przejść się na spacer wokół stawów, wokół zieleni i odpocząć. A mówiąc już o tym bezpieczeństwie, czy to miejsce jest bezpieczne dla dzieci? Ja powiem tak, na przykład patrząc jako taki na przykład na plac zabaw i na ten plac dla starszych dzieci, to myślę, że to wszystko, co tutaj jest zainstalowane, no spełnia jakieś normy i jeżeli dzieci pod nadzorem rodziców małe z tego dobrze korzystają, no to nie ma niebezpieczeństwa jakiegoś. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej na bezpieczeństwo, czyli jako cały teren, to uważam, że powinien tutaj być zainstalowany profesjonalny monitor. Te kamery, które są, mogą nie wystarczyć i to my w tym kierunku sobie. Czy znajdują się tutaj jakieś przyrządy, które wymagałyby naprawy? W mojej ocenie ja tego nie widzę. To jak może korzystać na przykład tutaj z tego toru, na przykład z tego placu, na którym jesteśmy i powinniście zgłaszać, bo to, że jesteście na przykład niepełnoletni, nie świadczy o tym, że nie macie prawa zgłaszać, że czegoś wam tutaj brakuje albo coś jest zepsute. Tak? Ja z tej części nie korzystam akurat, ale na przykład widzę, jak dużo ludzi z siłowni pod chmurką korzysta i tam na przykład parę urządzeń być może jeszcze trzeba by domontować. Czyli pan tutaj w ogóle nie spędza czasu? Nie, spędzam czas na przykład biegając, tak? Jako tak, z tego, po tych ścieżkach tutaj, z tego terenu
w tym sensie korzystam. Dzieci małych jeszcze nie mam, więc z placu zabaw też nie korzystam, tak? Ale generalnie na tym terenie wolny czas. Bardzo często to miejsce odwiedzam i mniej więcej wiem, jakie tutaj są potrzeby. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby to miejsce spełniało rolę takiego miejsca rekreacji dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla ludzi młodych, bo to jest ważne, żebyście mieli gdzie ten czas aktywnie spędzać, bo młodzież dzisiaj woli siedzieć przed komputerem. Cieszy mnie to, że młodzi ludzie chcą korzystać aktywnie z czasu i tutaj przychodzą i powinniście zgłaszać pomysły też, to czego wam brakuje, bo to wy lepiej wiecie od nas starszych, co tutaj jeszcze można zamontować. Także śmiało działajcie aktywnie i zgłaszajcie. No my bardzo dziękujemy. Dzień dobry, dziękujemy, że zechciał nam Pan poświęcić troszkę czasu. Czy uważa Pan, że możemy się pochwalić parkiem Cegielnia? Uważam, że możemy się pochwalić parkiem Cegielnia. Myślę, że jest to świetne miejsce dla mieszkańców Żory nie tylko, ponieważ mamy również okoliczne wioski, skąd mieszkańcy też przyjeżdżają tutaj. Mamy świetne miejsce dla starszych, skatepark dla młodszych, czyli plac zabaw, plus park linowy, plus najnowszy twór tutaj, czyli tor rolkarski. Myślę, że ogólnie świetne miejsce do zabawy, do rekreacji. A czy na przykład lubi Pan tutaj spędzać czas, co Pan tutaj przeżywa? Powiem tak, do tej pory, znaczy tak, bałbym się na skateparku, bo mógłbym tego nie przeżyć. Na park linowy chyba już jestem za stary, natomiast w związku z tym, że uwielbiam rolki, to tor rolkarski tutaj to będzie to miejsce, gdzie ja na pewno będę bardzo rzadko. A czy uważa Pan, że to miejsce jest na przykład bezpieczne dla dzieci? Czy mogą się tutaj być bezpieczne? To jest temat, w którym na pewno można coś więcej zrobić niż do tej pory, szczególnie pod kątem rozwoju i monitoringu tego miejsca. O ile się nie mylę, są tu tylko dwie kamery. To jest jedna rzecz, gdzie mamy dosyć dużo obszaru, który powinien zostać objęty większym monitoringiem. Natomiast myślę też, że można by się zastanowić nad jakimś odgrodzeniem, takim, powiedzmy, jakimś większym, żeby potem przy czymś zielonym, placu zabaw od skateparku, względu na bezpieczeństwo dzieci, które raz na jakiś czas przelatują. A w skateparku dzieją się rzeczy dziwne, prawda? Czasem niespokojne, więc to myślę, że w tym kierunku na pewno możemy. A czy ma Pan na przykład jakiś pomysł, jak tak spadarować to wolne, zielone miejsce? Szczerze mówiąc, jest taki pomysł, tylko go nie zdradzę. To na razie jest w sferze koncepcji. Jest bardzo ciekawy. I myślę, że jeżeli przejdzie gdzieś tam do fazy realizacji, to wszyscy będą zaskoczeni tym, że można jeszcze coś takiego wymyślać. Natomiast na pewno na dzień dzisiejszy trzeba zrobić coś z tym oczkiem wodnym, nazwijmy to szumnie małym stawikiem i terenem zielonym również, dlatego że tutaj no, w porze deszczowej jest mało śmiesznie i przyjemnie i nie ma tutaj co robić na tym sferze zielonym. Myślę, że na dzień dzisiejszy tylko chyba pieski się cieszą tym miejscem. Mieszkańcy jakby mają tutaj, nie mają tutaj miejsca ani pomysłu na to, co można by tu robić, no nie można by grilla rozpalić, ale to jakby mało atrakcyjne, można by rozpalić wszędzie, gdzie jest kawałek trawnika. Więc jest pewna koncepcja bardzo ciekawa i myślę, że ona się zrealizuje, jeżeli tylko starczy pieniążków. Dziękuję bardzo. To jeszcze chciałem powiedzieć, że na prośbę koleżanki wymyśliłem jednozdaniowe sloganik, jakby nazwać Park Cegielnia. Ja bym go nazwał w skrócie Mega Czadowy Obiec Głowy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wszystko można zmienić, pamiętajcie ludzie. Pani, ja w ogóle nie przypominam parkingu. Co to jest?